Miłośnicy psów i kotów mieli okazję spotkać się bezpośrednio z wieloma producentami akcesoriów i produktów skierowanych do czworonożnych przyjaciół. To wszystko w ramach Pupil Love Targi, które odbyły się 15 grudnia w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Imprezę rzecz jasna można było odwiedzić w towarzystwie swojego pupila. Dzisiaj mamy świąteczną edycję pupilowych targów. Jest okazja kupić prezenty dla czworonogów, dla ich właścicieli. Jest mnóstwo pomysłów, mnóstwo propozycji. Skupiamy przede wszystkim producentów naszych polskich, rodzimych produktów. Często to są produkty handmade, najwyższej jakości, takich, których w zwykłych sklepach zoologicznych nie znajdziemy. Przykłady: ręcznie wyplatane zabawki, szarpaki, maty węchowe, ręcznie szyte kocyki, mobilne legowiska, maty transportowe do przewozu psów w samochodzie. Wszystko z górnej półki. Są to przysmaki mięsne. Ręcznie kroimy to mięso, jest to mięso pierwszego gatunku, takie mięso, które my normalnie spożywamy. I druga taka ważna sprawa, mięso suszymy w niskich temperaturach. Nie przekraczamy 38-39 stopni, dzięki temu mięso zachowuje wszystkie swoje wartości odżywcze i jest bardzo pożywne dla piesków. W ofercie mamy schab wieprzowy, szynkę wieprzową, ligawę wołową, czyli mięso takie typowo tatarowe. Z tego mięsa robimy tradycyjnego domowego tatara. Targi zgromadziły ponad 30 wystawców z całej Polski.